Gości też w sercach uczniów szkoły podstawowej nr 1, którzy w przygotowanie występu z okazji Święta Niepodległości włożyli wiele pracy, wiedzą, jak ważne jest to święto. No, uczymy się różnych rzeczy, na przykład śpiewać, tańczyć i takie rzeczy związane z tym świętem. To święto jest bardzo ważne dla dzieci z klasy trzeciej. Nauczyciele w szkole postarali się, aby uczniowie byli jak najlepiej przygotowani nie tylko od strony artystycznej, ale też tej historycznej. Występ dla mieszkańców i rodziców miał być tylko zwieńczeniem ciężkiej pracy. W godzinach dopołudniowych jest to przedstawienie dla uczniów, natomiast w godzinach popołudniowych w tym dniu zapraszamy rodziców, bliskich, mieszkańców osiedla po to, żeby zobaczyli, jak nauczyciele wychowują dzieci w duchu patriotyzmu. Nauczyciele przekonują, że dzieci uczące się w szkole podstawowej cenią sobie historię, chętnie też poznają naszą tradycję. Budowanie postaw patriotycznych ma więc duże znaczenie właśnie od najmłodszych lat. To jest bardzo radosny patriotyzm, ale chcę powiedzieć, że pokazujemy wszystkim, że dzieci od najmłodszych lat uczą się być właśnie patriotami. Uczą się o ojczyźnie, uczą się historii. Mimo tego, że mają 6, 7, 8 czy 9 lat, my już z nimi o tym mówimy. Dzieci przygotowały obfity w utwory muzyczne i wiersze występ. Nie zabrakło tekstów dobrze wszystkim znanych i nawiązujących do Dnia Niepodległości. Rozkwitają pąki białych róż, 11 listopada. I moja najmilsza. Nad przygotowaniem występu oraz dzieci z trzech klas trzecich czuwały nauczycielki ze szkoły podstawowej nr 1 Marta Czajkowska, Urszula Bełczewska oraz Jolanta Malicka. Jak przekonują, było to niełatwe zadanie, gdyż chciały przekazać dzieciom jak najwięcej o wzorowym patriotyzmie. W pieśniach, w wierszach, w prozie, w poezji, w opowiadaniach z domu rodzinnego, co się działo, jak to było u dziadków, jak oni im opowiadali podczas różnych spotkań wigilijnych, świąt wielkanocnych i tak samo tutaj w szkole. Także dzieci przynoszą zdjęcia, pokazują swoje babcie, prababcie, opowiadają, a teraz szczególnie po tym święcie 1 listopada. Występ przyciągnął wielu rodziców oraz mieszkańców osiedla. W ten radosny sposób tu w szkole podstawowej nr 1 świętowano niepodległość.